Dziś chcę pokazać Wam Samui od tej strony, która nie jest taka oczywista. Bo na Samui przyjeżdża się głównie po to, żeby wypocząć, nacieszyć się kilometrami pustych plaż i pięknych widoków. Oczywiście wszystkiego nie pokażę, bo nie wszędzie można wejść z kamerą czy też kręcić ludzi. Wiele rzeczy też nie przeszłoby na YouTube, więc kręcę ten materiał zaraz po zmroku, kiedy nie ma tu jeszcze ludzi i może się wydawać pusto, ale za godzinę czy dwie nie dałoby się tu niczego nakręcić, tak żeby zachować jakąś prywatność bywalców tych okolic. Jesteśmy na bardzo fajnej ulicy. Przyciągnął nas tutaj gwar, kolorowe światełka, fajna muzyka i zapachy z dobrego jedzenia, takiego smażonego mięska, super. Jest tutaj pełno ludzi. Sami jesteśmy w szoku, bo jak byliśmy tutaj 2 lata temu, to wszystko było pozamykane, ta ulica jakby nie działała. Była wyłączona niemalże z ruchu. I ta ulica po prostu odżyła. No i tu jest tańce przy róże. Hello. Także jest ciekawie. Możecie sobie tutaj zobaczyć, jak przyjechać, zobaczyć, jak jest fajnie na Samui, w Lamai. Blisko plaży, bo to jest taka ulica, która ciągnie się wzdłuż wybrzeża. Ta ulica teraz tęskni życiem i będziecie naprawdę zaskoczeni, tak jak ja byłam zdziwiona, że tutaj może być tak fajnie, tak pełno dziewczyn. Salony masażu oczywiście. Wszystko pootwierane, także naprawdę jest fajnie, przyjemnie na tej ulicy. Jeżeli jesteście nastawieni na rozrywkę, na zabawę, to jak najbardziej możecie przyjeżdżać tutaj na Samui do Lamai, żeby zakosztować jakieś zabawy. A my przejdziemy się tutaj jeszcze kawałek, bo ta ulica, powiem Wam szczerze, że jest bardzo długa. Na przykład Khao San Road w Bangkoku ma tylko 400 metrów długości, a ta ma około kilometra, półtora kilometra, tak mi się wydaje. Jest długa naprawdę. Także macie tutaj wszystko do wyboru, do koloru. Z półtora kilometra to ma ta główna ulica, ale wystarczy wejść w każdą uliczkę taką boczną i zobaczcie. No szok. Tu są wszędzie bary, kluby, puby, dyskoteki. Wszystko jest otwarte do późnych godzin w nocy. Jest pełno ludzi, a nie ma takiego tłoku, że nie wiem, mijamy się i jeden od drugiego stuka, puka, jak przychodzi. Jest przyjemnie, naprawdę. A ja idę szukać. Niektórzy z Was mnie skrytykują za to, co teraz powiem, ale Khao San Road w Bangkoku i Bangla Road na Phuket może się schować przy tej ulicy. Wiem, że będę za to skrytykowana, ale trudno, muszę to powiedzieć, bo tu jest naprawdę przyjemnie, fajnie. I tak jak już wcześniej mówiłam, nie ma takich nachalnych sprzedawców, którzy coś tam próbują wciskać. Nie ma takich nachalnych dziewczyn stojących na ulicy. Jest kulturalnie. Nie, musimy się chyba cofnąć tam. Jakiegoś kokosa sobie kupię. Bo tutaj już będą same takie knajpy zamknięte. Może jakąś torbę Chanel sobie kupię, albo nie wiem, buty Louis Vuitton, nie wiem. No.
a tutaj mamy taką dziką plażę. Tutaj już nie ma żadnych resortów, żadnych hoteli przy tej plaży. A, tu właśnie paliliśmy ognisko i tu kiedyś z***niec stał. Ja sobie biegałam po plaży w kostiumie kąpielowym. I biegam sobie tutaj, do końca tamtych kamieni, do tej świątyni, którą kiedyś pokazywałam tam do Lamsor. No, wracam do naszego hotelu i tak w kółko. A tego gościa, który się tutaj zabawiał, spotkałam tu, przed tymi krzakami. Jest film o tym, jeśli chcecie zobaczyć, to kręciliśmy. A tutaj się modelki tajskie fotografują. Wszystkie cztery. Nie no, nawet zgrabne. No i uciekły dziewczyny. Dziewczyny schowały się za kamień. Teraz się fotografują tam za kamieniem, żebyśmy nie widzieli. Dobra, idziemy stąd, niech one sobie fotografują, niech sobie robią tam sesję zdjęciową. A jak przymierzacie jakąś bieliznę, to jak to w Tajlandii, takie widoki nie mogą się zmarnować, więc jest kamera i wszystko idzie w internet. Oczywiście żartuję, ale akurat tu jest kamera w przymierzalni, no więc w sumie to nie wiem, czy to żart. Tu przy Fisherman Village jest duży targ. Mamy tu street food, pełno drobiazgów, pamiątek, jakieś fajne rzeźbione figurki, słoniki i różne inne gadżety. Jest tu wszystko. A trochę dalej zaczynają się restauracje, puby, dyskoteki. Zresztą wszystko jest przy samej plaży i na plaży, więc wygląda to cudnie. Oczywiście imprezy na dobre zaczynają się po zmroku, ale w dzień też jest bardzo przyjemnie. Są takie nastrojowe światełka, stoliki są rozstawione na plaży, jest naprawdę bardzo fajnie. W ogóle tutaj obok jest market, taki chyba nocny market. Samui się tak bardzo zmieniło. Byliśmy 2 lata temu, to tutaj nic nie działało, nie było tego marketu, te wszystkie restauracje były pozamykane, a teraz wszystko odżyło na tej wyspie, jest naprawdę przyjemnie. Ja się nie spodziewałam, że jest tak ładnie i tak fajnie i nastrojowo. Byliśmy 2 lata temu również na Phuket. To moim zdaniem nie ma co porównywać Phuket do Samui, bo na Samui jest po prostu lepiej. Ja wiem, że mnie za to skrytykujecie, ale no ja kocham Samui i bardzo mi się tutaj podoba. I to uważam, że ta wyspa się rozwinęła, ona rozkwitła, jest naprawdę bardzo przyjemnie. O, co tam mamy? Sztuczne ogień. Tak? Ja nie widzę, bo mi palma zasłania. Jest dużo turystów, ale jest kulturalnie. Nie chcę nikogo obrażać, ale nie ma tutaj takich... Nie ma tutaj tych grup ludzi, które opanowały Phuket. Jest bardzo kulturalnie. Ale oczywiście jak ktoś szuka rozrywek, to znajdzie. I wydaje mi się, że lepsze niż na Phuket. Zwłaszcza w Lamai. Mai. A myślę, że i tutaj też w Chaweng. A teraz jesteśmy w hotelu sieci O'Trigger. Przyszliśmy tutaj z sentymentu, bo byliśmy w tym hotelu na Malediwach. Hotel znajduje się w Lamai. Akurat wracamy z Fisherman Village, więc mamy po drodze. On ma część hotelową po jednej stronie ulicy, a drugą z restauracją przy Lamai Beach po drugiej stronie ulicy. Tu może wejść każdy i jest tu bardzo przyjemnie, więc można wypić drinka na plaży i coś zjeść. Na Instagrama. Pozdrawiam Was z Koh Samui.